Bardzo serdecznie witam z tego miejsca. Chciałbym powiedzieć, że w zasadzie nie będę, to co powiem, to nie będzie kazanie, tylko będą to takie refleksje moje na temat Słowa Bożego. I bardziej będzie to w temacie tego, co rozważaliśmy w poprzednim kwartale, czyli jak interpretować Pismo Święte. Chciałbym rozpocząć taką historią, która znajduje się w Ewangelii Łukasza, 5 rozdział. I tam jest historia, pierwsze wersety tego rozdziału, 5 rozdział Ewangelii Łukasza. I tam jest opisana historia, kiedy apostołowie całą noc łowili ryby, nic nie mogli złowić. Na brzegu rano pojawia się Pan Jezus, prosi Piotra, czy mógłby wejść do jego łodzi. No, Piotr się zgadza, wchodzi do jego łodzi, z jego łodzi głosi Słowo Boże. I później mówi do Piotra właśnie takie słowa. Spójrzmy, 5 rozdział, od 4 wersetu. A gdy przestał przemawiać, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głębię i zarzuć sieci na połów. Szymon odpowiedział, mistrzu, przez całą noc trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. Tak też uczynili i złapali tak wielką ilość ryb, że sieci się rwały. I chodzi mi o takie słowo, wypłyń na głębie i zarzuć sieci. Taki tytuł, który właśnie nadałem tym refleksjom, to jest właśnie wypłyń na głębie. Nie wiem, czy nie macie takiego wrażenia, że kiedy otwieracie Biblię, no mi często takie pojawiają się myśli, że no, wszystko już wiadomo, tak? No, no nie ma już nic ciekawego w tej Biblii do odkrycia, tak? do jakiegoś zafascynowania się. Tak naprawdę już wszystko prawie wiemy, a często trudzimy się nad jakimiś często tekstami i nie potrafimy tych tekstów w jakiś sposób nawet, no, powiedzmy, odkryć ich głębi, ich znaczenia. I tutaj te słowa Pana Jezusa, jeżeli chcesz odkryć prawdziwe znaczenie Słowa Bożego, jeżeli chcesz odkryć tą głębię, która jest w Słowie Bożym, to właśnie wypłyń na głębię, tak? Zrób krok dalej, wypłyń na głębię i zarzuć sieci. I wtedy na pewno złowisz w Słowie Bożym skarby. Odkryjesz coś nowego w Słowie Bożym, zainspiruje cię to, co tam zauważysz. Te dwie przypowieści, które tutaj były czytane przez brata na początku, to są przypowieści, które mówią o człowieku, który kopał i znalazł w ziemi skarb i o kupcu, który znalazł piękne perły. Wszyscy oni sprzedali wszystko, co mieli, żeby nabyć albo ziemię, albo te perły. Włożyli w to dużo wysiłku. Ten, który kopał, na pewno wkładał w to wszystko wysiłek, tak, żeby odkryć ten skarb, żeby go znaleźć. Kupiec włożył wysiłek, bo szukał tego, tak? Szukał tego skarbu, znalazł go. Zainwestował cały swój majątek, całe swoje, można powiedzieć, dziedzictwo, to wszystko, co miał, żeby kupić tą perłę. Jeżeli chcemy odkryć w Słowie Bożym tą głębię, te perły, ten skarb, to musimy również włożyć pewien wysiłek w odkrycie tego wszystkiego. Ja chciałbym podzielić się takimi dwoma tekstami, tu będę cytował z Prawa Zborowego, ale to są teksty, które pochodzą z książki Ellen White, Przypowieści Chrystusa. I to jest nawiązanie właśnie do tej przypowieści o tym człowieku, który kopał i znalazł ten skarb. Nikomu nie powinno się wydawać, że nie ma dla niego już nic więcej do poznawania. Można zmierzyć głębokość ludzkiego umysłu, można opanować dzieła wielkich pisarzy, ale Boga nie potrafi poznać najlotniejsza, najbystrzejsza myśl. To ponad nasze zrozumienie. To, co pojmujemy, jest odbicie od blaskiem wspaniałości najwyższego. Kopiemy, że tak powiem, na powierzchni ziemi, a w głębi czekają na nas bogate żyły. Nagroda dla wszystkich poszukiwaczy. Zobaczcie, kopiemy na powierzchni, a te skarby są gdzieś w głębi. Tak?
ślizgamy się często po tekstach Słowa Bożego i nie zastanawiamy się tak naprawdę nad głębią, która jest w tym słowie zawarta. Należy opuszczać się w głąb szybu coraz niżej, ryć coraz głębiej, a w rezultacie skarb będzie odnaleziony. I drugi cytat. Nowe światło będzie objawione na gruncie Słowa Bożego temu, kto utrzymuje żywą łączność ze Słońcem Sprawiedliwości. Niech nikt nie dochodzi do przekonania, że nie ma już prawdy, która może być objawiona. Pilny, działający w duchu modlitwy poszukiwacz prawdy znajdzie drogocenne promienie światła wypływające ze Słowa Bożego. Wiele jest jeszcze w Słowie Bożym klejnotów, które należy wydobyć, aby stały się własnością ostatków ludu Bożego. Co zrobić, żeby nasze studium Słowa Bożego, nasze pochylanie się nad Słowem Bożym, nasze studiowanie Pisma Świętego nas porywało, żeby nas fascynowało, żeby nas pociągało? Co zrobić, żeby w tym Słowie Bożym, nad którym przecież jako chrześcijanie codziennie się pochylamy, żeby odkryć te skarby, które tam się znajdują? Więc po pierwsze, takich kilka może oczywistych rad. Więc po pierwsze, powinniśmy czytać pewne historie w kontekście, w którym one się znajdują. Kiedy będziemy je czytać w kontekście, to one ukażą swoją głębię, ukażą to takie prawdziwe znaczenie, które jest tam ukryte. Na przykład psalm 3 i 1 werset. Psalm 3 i werset 1 i mamy tam takie słowo. Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem. Gdybyśmy pominęli ten pierwszy werset i nie byłoby tej informacji, to byłby taki sobie zwyczajny psalm, który wyraża pewne obawy człowieka, który znajduje się w jakiejś ciężkiej sytuacji. Tak? Ale ta informacja nam mówi o jakimś konkretnym wydarzeniu. Tak? Wiemy, że był konflikt pomiędzy ojcem a synem, Absalom napierał na swojego ojca, atakował swojego ojca, chciał go nawet zlikwidować. I ten psalm w kontekście całej tej sytuacji, jeżeli się zapoznamy z nią, to nabiera zupełnie innego znaczenia. Tak? Jest to psalm człowieka, który jest osaczony przez swojego syna, ścigany, który się boi, który powierzył swoje życie, swoje zaufanie w Boże ręce, tak? I może spokojnie zasnąć. Kiedy czytamy historię właśnie Słowa Bożego, powinniśmy czytać je w pewnym kontekście. One są zawsze umieszczone w jakimś kontekście. Tak? Poznajmy miejsca, o których czytamy. Tak? Dzisiaj na przykład czytaliśmy taką historię o Samarytance, tak? Przy studni. Zadajmy sobie trochę wysiłku, otwórzmy mapę i zobaczmy, gdzie znajduje się ta Samaria. Tak? Gdzie znajdowała się w Samarii studnia. Tak? Może też sięgnijmy do jakichś archeologicznych odkryć i zobaczmy, jak takie studnie wyglądały. Kiedy czytamy, że Pan Jezus, dzisiaj też czytaliśmy tą historię uzdrowienia człowieka niewidomego, że to działo się w Betsajdzie. Zobaczmy, gdzie leży Betsajda. Tak? Sięgnijmy na mapę. Każdą historię, którą czytamy, zobaczmy na mapie, gdzie ona się znajdowała. Tak? Zobaczymy, w jaki sposób Jezus podróżował, tak? Przez Izrael, przez ziemię Izraela. Gdzie ta podróż się zaczęła, gdzie się zakończyła, jakie odległości przebywał. Możecie to wyliczyć, tak? Bo czytamy, że Pan Jezus w ciągu dnia przebywał niektóre odległości pomiędzy miejscowościami. Możemy to wyliczyć, ile kilometrów robił. Kiedy czytamy w podróżach apostoła Pawła, zobaczmy na mapie, z jakiej miejscowości do jakiej udawał się. Tak? Zobaczmy również, jakie to były odległości, ile to było kilometrów, jaki to czas mu zajęło. To na pewno sprawi, że Słowo Boże, tak, że to, co czytamy, będzie dla nas takie bardziej jasne, nie? Bardziej przejrzyste. Poznajmy kulturę, tak, archeologię. To, co dzisiaj czytaliśmy studiowaliśmy o tej Samarytance, zadajmy sobie ten wysiłek i zapytajmy, skąd wzięli się Samarytanie,
Tak? Dlaczego mieli inne wierzenia niż Żydzi, niż Izraelici? Dlaczego był ciągle jakiś konflikt pomiędzy nimi, animozje? Zadajmy sobie te pytania, tak? Poczytajmy. Wówczas historia z Samarytanką, ta rozmowa Jezusa z Samarytanką, no, nabierze trochę innego znaczenia, nabierze jakiejś głębi, jakiegoś sensu, tak? Kiedy napotykamy na jakieś trudne teksty, otwórzmy dany trudny fragment w jakichś innych przekładach Pisma Świętego, porównajmy, tak? Może w innym tekście, w innym przekładzie, przepraszam, jest to jaśniej przełożone, jaśniej wyłożone. Stanie się to dużo jaśniejsze, tak? Porównujmy przekłady Pisma Świętego. W języku polskim jest w tej chwili no, dość spora liczba tych przekładów i można to sobie po prostu porównać, zobaczyć, przeczytać historię, przeczytać trudne fragmenty, jak one brzmią w różnych innych przekładach Pisma Świętego. Jeżeli ktoś zna angielski, niemiecki, może hebrajski, grecki, no to tutaj się te pole jeszcze bardziej otwiera. I kiedy czytamy Słowo Boże, zadawajmy sobie pytania. Kto, tak, do kogo, dlaczego ta historia się tutaj znalazła, dlaczego Bóg w ogóle dopuścił, żeby ona została zapisana, z jakiego powodu, co ta historia uczy nas ogólnie i co ta historia mnie uczy, co Bóg chce dzisiaj do mnie przez tą historię powiedzieć. I zwracajmy uwagę na pewne szczegóły, które czytamy. To, że ktoś poszedł w lewo czy w prawo, to niekoniecznie jest przypadek. To często ma duże znaczenie. To, że drzwi świątyni w Izraelu były skierowane na wschód, to też miało swoje znaczenie. Kiedy człowiek został wygnany, kiedy człowiek zgrzeszył, Adam zgrzeszył, pierwsi rodzice zgrzeszyli, zostali wygnani w którym kierunku? Na wschód. Tak? Kiedy Kain uciekał, tak, to w którym kierunku? Na wschód. Kiedy budowniczy zbuntowani przeciwko Bogu, budowniczy wieży Babel, tak, rozproszyli się, to w którym kierunku oni poszli? Czytamy, poszli na wschód. Drzwi świątyni były otwarte na wschód. Dlaczego? Bo one były skierowane do tych ludzi, którzy odeszli do Boga. Tak? Bóg chciał w ten sposób pokazać, zawsze możecie wrócić. To były drzwi skierowane w kierunku ludzi, którzy odeszli od Boga, tak? Którzy odwrócili się od Boga. Tak? Ale Bóg dawał w ten sposób znać, że zawsze możecie wrócić. Moje drzwi są dla was otwarte, mój dom jest dla was otwarty. To było w tym kierunku, w którym ci ludzie odeszli od Boga. Także to wszystko miało swoje znaczenie. I chciałbym się podzielić takimi trzema historiami, które wywarły swego czasu na mnie jakieś wrażenie w moim życiu, gdzie też musiałem jakiś włożyć często czas, wysiłek, żeby odkryć znaczenie tych tekstów. Tak, i pierwsza taka historia to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. I tam wersety 36 po 39. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wersety od 36 po 39. I tam czytamy taką historię, która dla mnie kiedyś, kiedy zacząłem czytać Biblię, była taka, trochę dziwnie brzmiała. Chodzi o to, że stały Jan Chrzciciel nad brzegiem wody i czytamy tak, 36. Kiedy zobaczył przechodzącego Jezusa, powiedział: oto Baranek Boży. Jego dwaj uczniowie usłyszeli, jak to mówił, i poszli za Jezusem. Gdy Jezus się odwrócił, zobaczył ich idących i zapytał: czego szukacie? Oni zaś odpowiedzieli: rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Powiedział im: chodźcie i zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. I tego dnia pozostali u niego, a działo się to około godziny 10. Ja czytałem tą historię i ona taka, wiecie, może nie widzicie tam nic dziwnego, ale dla mnie to było takie trochę dziwne. Pytanie o adres. Gdzie mieszkasz? No chodźcie i zobaczycie, tak? No, poszli i zobaczyli, że tam powiedzmy na Zejlanda 11. No i trochę dziwnie to brzmiała ta historia, tak?
Ale pewnego razu, kiedy zagłębiłem się w takie znaczenie kulturowe, to okazało się, że to nie były takie pytania o adres. Tak? Zobaczcie, Jan Chrzciciel mówi, oto baranek Boży. Dwaj uczniowie zaczynają się tym interesować, tak? Idą za Jezusem. Jezus mówi, czego szukacie? A oni, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Tak? Czy tak bardzo zależało im na poznaniu adresu, gdzie Jezus mieszka? Otóż okazuje się, że w kulturze semickiej, w kulturze żydowskiej, to pytanie ma głęboki sens. To nie jest pytanie o adres, ale to jest pytanie, gdzie mieszkasz, to znaczy kim jesteś, skąd pochodzisz, jaki jest twój dom rodzinny, tak? Z jakiego pokolenia pochodzisz, gdzie są twoje korzenie, jakie jest twoje posłannictwo. Bo oni usłyszeli przecież, oto baranek Boży. Ich pytanie było, kim jesteś, skąd pochodzisz, jakie jest twoje posłannictwo, jaka jest twoja misja. I co Pan Jezus mówi? Chodźcie, a zobaczycie. Chodźcie, a dowiecie się. Poszli więc i zobaczyli. Poszli więc i się dowiedzieli. Zostali u Jezusa, tam czytamy, cały dzień. Tak? O czym rozmawiali? No, nie mamy zapisanych, powiedzmy, tych wszystkich, całej tej rozmowy, ale zobaczcie na werset 40 po 42. Andrzej, brat Szymona, Piotr, był jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim. Odszukał on najpierw swojego brata Szymona i powiedział do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. No powiedzmy, tutaj zatrzymamy się. Czyli znaleźliśmy Mesjasza, czyli o czym oni rozmawiali? Tak? Dowiedzieli się, kim jest Jezus, dowiedzieli się, jakie jest jego pochodzenie, jaka jest jego misja, jakie są jego korzenie, jaki jest jego dom rodzinny. Tak, to ma głębokie znaczenie. I wtedy ta historia, kiedy właśnie dowiedziałem się tego tła kulturowego, to nabrała zupełnie innego znaczenia. Tak? Te pytania naprawdę miały głęboki sens. Inna taka historia, która na mnie też wywarła pewne wrażenie, znajduje się w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział i tam pierwsze dwa wersety. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział i pierwsze dwa wersety. Te dwa pierwsze wersety znajdują się przed kazaniem na górze. Tak? W następnych wersetach, w rozdziałach nawet, jest kazanie na górze. Jest to fundamentalne dla chrześcijaństwa kazanie, tak? Słowa Jezusa. To jest konstytucja Królestwa Bożego. To jest fundament, na którym opiera się całe nauczanie Jezusa, całe chrześcijaństwo. To kazanie na górze, tak? Coś bardzo ważnego. Najdłuższe zresztą kazanie, jakie jest zapisane w Ewangeliach. I zobaczmy tak, 1 i 2 werset 5 rozdziału. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, jego uczniowie podeszli do niego, wtedy zaczął nauczać. Pewnie powiecie, no co tutaj jest dziwnego, tak? Ale mi chodzi o to słowo usiadł. Dla nas to nie ma to większego znaczenia, tak? Był zmęczony, no to usiadł. Ale się okazuje, że właśnie w tej żydowskiej kulturze rabin, jeżeli chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, tak jest do dzisiaj, jeżeli rabin chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, to siadał i mówił to na siedząco. To oznaczało, to podkreślało, że to, co teraz będzie mówił, jest bardzo, bardzo ważne. Tak? Więc to, że Jezus usiadł przed kazaniem na górze, to jest taki szczegół, może dla nas nieistotny, ale to jest bardzo ważny szczegół w kulturze semickiej. To, co on teraz będzie mówił, jest bardzo, bardzo ważne. Do dzisiaj, nie wiem, czy wiecie, na przykład papież stosuje też ten zwyczaj. Kiedy ma jakieś orędzia, kiedy ogłasza dogmaty, czy ma coś bardzo ważnego do powiedzenia, to nie mówi tego na stojąco, tylko mówi to na siedząco. Ponieważ nawiązuje do tego zwyczaju i chce podkreślić to, że to, co będzie mówił, jest bardzo ważne. Otwórzmy jeszcze Ewangelię Łukasza. To też będzie jeszcze w tym temacie. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział,
wersety 16 i 17. I tam jest jakby rozpoczęcie Jezusa, nauczanie przez Jezusa w Nazarecie. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją publiczną misję. Przyszedł też do Nazaretu, gdzie się wychował. Zgodnie ze swym zwyczajem wszedł w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu zwój proroka Izajasza. Gdy go rozwinął, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Tak, i tam jest ten fragment z księgi proroka Izajasza, który mówi o posłannictwie, w zasadzie nawet mówi o dniu, o roku jubileuszowym, tak, o rozpoczęciu roku jubileuszowego. I teraz werset 20 i 21. Następnie zwinął zwój, podał go słudze i usiadł. A wszyscy w synagodze utkwili w nim wzrok. Wtedy zaczął do nich mówić: dzisiaj wypełniło się proroctwo pisma, które usłyszeliście. Zobaczcie, znowu my kazania mówimy na stojąco, tak? Ale tam, jeżeli chciano coś bardzo ważnego zasygnalizować, to mówiono to na siedząco. Tak? Jezus usiadł i wtedy zaczął nauczać i powiedział: dzisiaj to słowo, które słyszeliście, wypełniło się w waszych uszach. Tak? To słowo dzisiaj się wypełniło. To było coś bardzo, bardzo ważnego. Tak? Rozpoczęcie nauczania przez Jezusa. I to, że usiadł, podkreślało wagę tego, co chce powiedzieć, co chce przekazać. To jest może dla nas w naszej kulturze mało istotny szczegół, ale w tamtej kulturze i w Piśmie Świętym to ma dosyć duże znaczenie. Tak? Podkreśla wagę tego, co będzie powiedziano. I ostatnia historia. Ostatnia historia znajduje się w Ewangelii Jana, 20 rozdział. I pierwszych 10 wersetów. Pierwszych 10 wersetów to jest historia, która dotyczy zmartwychwstania Jezusa. Otóż czytamy, że do grobu wczesnym rankiem, w pierwszym dniu tygodnia udaje się Maria Magdalena, zastaje grób pusty, odwalony kamień, udaje się do uczniów i mówi: słuchajcie, zabrali Pana, a ja nie wiem, gdzie go położyli. Tak? Ukradli ciało. I co robi dwóch uczni, Piotr i Jan? Zaczynają biec w kierunku grobu. Jan jest młodszy, więc wyprzedza Piotra i dobiega do grobu pierwszy, ale nie wchodzi do grobu, bo papież ma pierwszeństwo, więc będzie czekał na Piotra. Nie wchodzi do grobu, ale pochyla się i zerka. I co widzi? Widzi tam jakieś prześcieradła. Czeka, aż dobiegnie Piotr. Piotr dobiega, wchodzą do grobu i wtedy przygląda się, i wtedy czytamy, że przyjrzał się temu jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej i czytamy tak, od szósty werset, szósty i siódmy. Przyszedł także Szymon Piotr, który z nim podążał i wszedł do grobowca. Zobaczył leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Jezusa. Nie leżała ona z płótnami, ale była zwinięta oddzielnie na jednym miejscu. Ósmy werset. Wówczas wszedł również ten drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, zobaczył i uwierzył. I moje pytanie jest takie, co on takiego zobaczył, że uwierzył? Tak? Czy leżące prześcieradła przekonałyby kogokolwiek do tego, że Jezus zmartwychwstał? Tak? Gdybyście szli na cmentarzu i zobaczylibyście gdzieś tam w grobie leżącą marynarkę, pomyślelibyście, że ktoś tam zmartwychwstał? No nie, nie? To jest ostatnia myśl, jaka przyszłaby nam do głowy. Nie? A czytamy, że Jan, kiedy wszedł do grobowca i zobaczył, dokładnie zobaczył, bo oni weszli i pewnie to dokładnie obejrzeli, co widzieli. To kiedy to zobaczył, uwierzył. I tutaj pewnie przychodzą nam z pomocą te zwyczaje pogrzebowe, tak, jakie są u Żydów. Tak, człowieka umarłego namaszcza się, owija się bandażami, znowu się namaszcza, owija bandażami, powstaje taki kokon. Tak, twarz przykrywa się chustą, zawiązuje się chustą i powstaje taki kokon. I to, co zobaczył Jan,
to nie były leżące jakieś tam ubrania czy szaty, tak, prześcieradła, tylko on zobaczył coś, co dla niego, coś, co było dla niego przekonujące. Zobaczył pusty kokon, tak? Zobaczył takie, nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, takie kokon, który w środku był pusty. Nikt z takiego czegoś nie mógł się wydostać. Nawet ukraść, tak? Przecież złodzieje by sobie nie zadali trudu, żeby w jakiś sposób wyciągnąć ciało z takiego kokonu. On zobaczył pusty kokon, nie? I to przekonało, to co zobaczył, przekonało go, że Jezus musiał zmartwychwstać. Nikt nie byłby w stanie wydostać się z takich prześcieradeł, z takich bandaży, nie naruszając tego. Tak? To go przekonało, że Jezus zmartwychwstał. 9 werset mówi, jeszcze bowiem nie rozumieli pisma, które mówi, że On musi powstać z martwych. To, co zobaczył, przekonało go, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. Tak te trzy historie, miałem ich trochę więcej, ale wiem, że czas, powiedzmy, mamy ograniczony, więc wybrałem tylko te trzy historie, które mówią nam o tym, jak ważne jest czytanie Pisma Świętego i zwracanie uwagi często na szczegóły, na takie zagłębianie się, na poznanie często zwyczajów, kultury, na kontekstu, w którym dane historie są, się znajdują, w jakim są opisane. Bo to wszystko ma znaczenie dla lepszego zrozumienia Pisma Świętego, tak? Dla lepszego poznania, dla poznania tej głębi, dla odkrycia tych skarbów, o których tutaj czytaliśmy, tak? Że w Piśmie Świętym są wciąż skarby do odkrycia. I żeby je odkryć, musimy włożyć pewien wysiłek w odkrycie tych skarbów. Musimy je odkopać. One są gdzieś tam przysypane, często warstwą gdzieś tysiącleci, tak? Bo to są tysiące lat, które dzielą nas od tych historii, które się wydarzyły. Tak? Tamta kultura była zupełnie często inna. Był zupełnie inny sposób myślenia, wyrażania się. I żeby odkryć te wszystkie skarby znajdujące się w Słowie Bożym, żeby Słowo Boże miało również dla nas dzisiaj znaczenie, lepsze zrozumienie, żeby odkryć tą głębię. My musimy się w Słowie Bożym zagłębić. Tak jak czytaliśmy, Ellen White mówiła, mamy kopać, tak jak w takim głębokim szybie, dokopywać się do tego, co tam jest zawarte w Słowie Bożym. Wtedy lepiej zrozumiemy Słowo Boże, wtedy to Słowo, kiedy zaczniemy odkrywać te skarby, które tam są, to stanie się dla nas czymś bardzo fascynującym, historią, która będzie nas pociągała, czymś, co jest naprawdę żywym i czymś, co ma dla nas znaczenie. I życzę nam wszystkim właśnie tego lepszego poznania Słowa Bożego, tej głębi Słowa Bożego, zagłębiania się w Słowie Bożym, poświęcenia czasu, wysiłku, żeby lepiej poznać Słowo Boże, żeby się w nim zagłębić, żebyśmy w naszym duchowym życiu wypłynęli na głębie i tam zarzucali sieci, bo tylko tam znajdują się te perełki, te skarby Słowa Bożego. I tego życzę nam wszystkim. Amen.